Das ist schon Viertel nach elf. Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber ich sage jetzt mal auf Polnisch. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Naszych kolegów i koleżanki z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na naszym kolokwium badawczym, pierwszym w tym semestrze, z naszym szczególnym gościem, panem Piotrem Walkowiakiem, który przyjechał do nas z Uniwersytetu Szczecińskiego. I na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o Piotrze, wprowadzić króciutko w problematykę jego badań i później oddam, Piotr, tobie głos. Piotr Walkowiak jest studentem ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Poza tym jest pracownikiem i badaczem w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Szczecinie. Tam prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Jest poza tym członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Oddziału Szczecińskiego i tam działa w sekcji socjologii miasta. Jest także przewodniczącym Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży Young Power oraz jest autorem kanału na YouTube z pasji do socjologii, o czym Piotr jeszcze będzie z pewnością mówił. W zakresie jego zainteresowań naukowych i badawczych jest funkcjonowanie, działanie i relacje ludzi i grup społecznych w przestrzeni miejskiej oraz wiejskiej, relacje między ludźmi a gołębiami, a także turystyka i aktywności w perspektywie czasu wolnego. Czyli tych obszarów badań socjologicznych Piotra jest dosyć sporo. I także w związku z badaniami w ramach swojej pracy magisterskiej Piotr zajmował się integracją w sferze społecznej i kulturowej Polaków na emigracji zarobkowej w landzie Turyngia w Niemczech. Także jest również obecny aspekt polsko-niemiecki w jego badaniach. I może ja jeszcze dodam od siebie, że ja osobiście pozwoliłem sobie zaprosić Piotra do naszego centrum, ale również w reakcji na jego wielkie zainteresowanie badaniami nad wiadriną, w badaniach na wiadrinie prowadzonych, a poznaliśmy się właśnie na konferencji naukowej w Kulicach, nieopodal Szczecina, społeczności wiejskiej w procesie modernizacji, która odbyła się w tamtym roku w czerwcu. No i tutaj doszliśmy do wniosku, że o ile ja sam, jak wiecie, prowadzę badania w zakresie historii socjologii, to Piotrek jest przedstawicielem już tej empirycznej części, czyli już sam prowadzi badania biograficzne, badania ankietowe, ale nasze badania w pewnym punkcie się przecinają, a mianowicie myślę, że w punkcie tej socjologii humanistycznej, prawda, Floriana Znanickiego, o czym również dzisiaj będzie mowa. Tak więc Piotr, oddaję ci głos i zapraszam do ciekawego wykładu. Bardzo dziękuję, pan Radny. Witam serdecznie Państwa. Raz jeszcze się przedstawię. Nazywam się Piotr Walkowiak i reprezentuję Uniwersytet Szczeciński. I bardzo się cieszę, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić, bo dużo to dla mnie znaczy w kwestii też rozpoczęcia drogi przy pisaniu pracy doktorskiej. Moim opiekunem naukowym i promotorem jest profesor Maciej Kowalewski, dyrektor Instytutu Socjologii. I właśnie z tego też ramienia tutaj też będę reprezentował Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Szczeciński, Sekcję Socjologii Miasta. I tak jak tutaj ujął to Konrad, bardzo ważny jest ten kontekst transgraniczny, akurat we współpracy ludzi, grup społecznych, w ujęciu hodowców gołębi. Dlatego też cieszę się, że będziemy mogli tutaj połączyć pewne aspekty Polski i Niemiec, też pod względem i funkcjonowania tych hodowców, wymiany doświadczeń i budowania tak zwanych sieci wzajemnych powiązań. Takie dwa cytaty, które towarzyszą mi w mojej drodze naukowej. Pierwszy z nich jest cytatem od Krzysztofa Koneckiego. Nie jestem neutralny. Neutralny badacz nie istnieje. Zwykle jest on zanurzony w czasie, historii, a jego decyzje są kontekstualne, związane z określonym dyskursem naukowym, w który jest zaangażowany. Wizja badania hodowców gołębi nie wzięła się u mnie znikąd. Dużym takim czynnikiem, determinantem, który na to wpłynął, był fakt, że w mojej rodzinie mój dziadek świętej pamięci hodował gołębi. Ja też to ptactwo hodowałem przez blisko 15 lat. I zawsze pasjonowały mnie spotkania z hodowcami, nawiązywanie z nimi pewnych interakcji. Dodatkowo też prace w amerykańskiej socjologii również wpłynęły na to, że ja postanowiłem ponownie wprowadzić te gołębie do polskiej socjologii, bo ostatnia praca z ramienia hodowców gołębi i socjologii miała miejsce około 12 lat temu. Drugim takim cytatem jest cytat Floriana Znańskiego, a więc ojca polskiej socjologii, i Williama Thomasa z pięciotomowej powieści, dużej pracy Chłop Polski w Europie i Ameryce. Współczynnik humanistyczny to postulat metodologiczny rozpatrywania zjawisk społecznych, domagający się od socjologa oraz przedstawicieli wszelkich nauk humanistycznych i społecznych patrzenia na rzeczywistość oczami uczestników, a nie oczami obserwatora.
Ja często mówię za Tomkiem Marcysiakiem, że socjologia jest trochę jak cebula. Odkrywanie każdej kolejnej warstwy zmienia postrzeganie całości. Mimo że głębie i ludzie są dla mnie bardzo ważne, podchodzę subiektywnie do wyboru tematu, ale jako socjolog muszę zachować pełen obiektywizm. Muszę być wolny od wartościowania, bo socjologą nie wolno. Muszę przedstawiać rzeczywistość taką, jaką jest, często właśnie w ujęciu Znanieckiego i współczynnika humanistycznego i tzw. socjologii nurtu humanistycznego oczami obserwatorów, czyli głównych bohaterów, aktorów społecznego świata, hodowców głębi. Szanowni Państwo, plan naszego wykładu będzie następujący. Na początku wprowadzę Państwa w kontekst historyczny, choć w ujęciu głębi myślę, że wielu z Państwa on będzie doskonale znany. Następnie poruszę kwestie teoretyczno-socjologiczne dyskursu o relacjach międzygatunkowych, a więc nawiążę do pewnych teorii socjologicznych i postaci, na których opieram swoje badania, jeśli chodzi o metodologię badań. Jeśli chodzi o badania empiryczne, na początku wprowadzę Państwa w klasyfikację gatunkową głębi, która jest bardzo obszerna i tutaj pojawią się zarówno rasy z Polski, jak i z Niemiec. Następnie omówimy sobie ramy społecznego świata hodowców głębi. Czym się charakteryzuje ten świat? Co go określa? Na jakich zasadach przebiega tam komunikacja? Potem skierujemy się już stricte do relacji między ludźmi a głębiami hodowlanymi. Tutaj będę już przedstawiał swoje wyniki badań jakościowych opierające się symbolicznym interakcjom niźmy, czyli na czym polega generalnie ta interakcja między ludźmi i głębiami, w jakim czasie ona się kształtuje, czego wymaga od obu stron. I relacje między ludźmi a głębiami hodowlanymi w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej, jak i w procesie socjalizacji wtórnej. Tutaj będzie też szeroki kontekst międzykulturowy, bo też nawiążemy do Stanów Zjednoczonych chociażby. W końcowych fragmentach tego wykładu odniosę się do aspektu współpracy transgranicznej hodowców głębi w refleksji socjologicznej i tutaj będziemy w dużej mierze rozmawiać o współpracy między polskimi hodowcami i niemieckimi w kwestii nie tylko wymiany doświadczeń, ale udziału w targowiskach i w reprezentowaniu poszczególnych klubów hodowców i związków na arenach międzynarodowych, jeśli chodzi o wystawy. I następnie, mam nadzieję, dokonamy tutaj oczywiście podsumowania całej tej pracy. Jeśli chodzi o badania, które rozpocząłem w kwestii relacji między ludźmi a głębiami, ja je rozpocząłem w sierpniu 2022 roku. Tak naprawdę są badania pilotażowe do pracy doktorskiej, którą mam nadzieję rozpocznę już w tym roku wraz z wspomnianym profesorem Maciejem Kowalewskim. Moje badania są to badania jakościowe, jest to socjologia jakościowa. Jeśli chodzi o metodologię badań, próba jest celowa. Mnie interesują generalnie osoby w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym, które są zrzeszone w związkach hodowców głębi, zarówno pocztowych, jak i ozdobnych. Jeśli chodzi o techniki, mamy obserwację uczestniczącą, więc ja spotykam się z hodowcami w ich środowisku naturalnym, a ich środowisko naturalne definiujemy jako obszar, gdzie występuje ich gołębnik i ich hodowla. Tak, żeby obserwować ich, żeby słuchać ich rozmów i patrzeć na ich interakcje z tymi głębiami. Dodatkowo mamy wywiad swobodny z alutyńskim, jeśli chodzi o stopień standaryzacji, jest on ukierunkowany. Czyli mam przygotowany pewien ramowy zestaw tych pytań, ale często wykraczamy poza jego ramy, dlatego też, że hodowcy z chęcią opowiadają swoje personalne historie związane z hodowaniem tych ptaków, ale także z relacjami z innymi hodowcami. Więc tutaj nam się kłania w ujęciu Floriana Znanieckiego tak zwana metoda biograficzna, która w pracach z Julianem Tomasem, chłopa polskiego, była bardzo widoczna. I jeszcze jedną kwestią jest tak zwana socjologia wizualna. Ja socjologią wizualną zainspirowałem się w zeszłym roku i moim badaniom, jeśli hodowcy wyrażają na to zgodę, towarzyszą nagrania wideo. Jeżdżę z kamerami do tych hodowców i często też na moim kanale na YouTube publikuję materiały związane z całej takiej podróży. Oczywiście one są potem obrabiane w kwestii publikacji, ale na początku są omawiane i analizowane w takiej perspektywie, jakie były w środowisku naturalnym tych hodowców nagrywane. Szanowni Państwo, przejdziemy do tak zwanego kontekstu historycznego. Przyjęło się, że głębie są bliskim współpracownikiem człowieka od wielu tysięcy lat. Należą do pierwszych udomowionych ptaków, a często mówią ludzie, że są drugim zwierzęciem udomowionym na świecie, przy czym nikt nie wie, kto był pierwszym. Ja wiem, że Państwo mają pewien problem tutaj z głębiami. Konrad mnie już wtajemniczył w tę kwestię i dlatego mam nadzieję, że Państwu jakoś pomogę ewentualnie zrozumieniu tych ptaków, a może nawet jakieś nawiązaniu bliskich interakcji z nimi, żebyście dobrze z dwóch stron współpracowali, funkcjonowali. No szkoda, że nie ma Suzanę. No.
Odnalezienie w grobowcu faraona z Egiptu malowideł z widokiem gołębi dziewiących ziarna i kłaniających się im ludzi wskazywało, że gołębie odgrywały już w starożytnym Egipcie znaczącą rolę w ujęciu kulturowym, w ujęciu ptaków domowych, ptaków, które wielbiono. Nie bez powodu też przyjęło się, że gołębie obdarzane są symbolami o dosyć znaczącej sile. Symbole miłości, pokoju, wolności chociażby. W pierwszym tysiącleciu przed naszą erą fenicy żeglarze odegrali kluczową rolę, jeśli chodzi o ekspansję wielu ras gołębi na terenie Europy. Siłą rzeczy przypływali oni do różnych krajów i traktowali te gołębie jako dobra konsumpcyjne, wymieniane na inne towary. Stąd też nastąpiła właśnie ekspansja szczególnie poszczególnych ras gołębi w krajach basenu Morza Śródziemnego. W V wieku przed naszą erą z kolei gołębie przywędrowały z Grecji do Rzymu i Pliniusz Starszy już w swoich pracach pisał o znaczącej roli gołębi w kwestii tożsamości, budowania współpracy między ludźmi, a także przenoszeniu wiadomości. I tu nam się już kłania aspekt dotyczący przyszłych tzw. gołębi pocztowych. Najbardziej kluczowy jest XVI wiek. Tutaj kolonizatorzy brytyjscy odegrali również kluczową rolę w kwestii na przykład dopłynięcia do Indii i zabierania od tych poszczególnych grup etnicznych poszczególnych ras. I tutaj mamy tak zwanego kariera angielskiego, którego odkryto w Indiach. Kolonizatorzy brytyjscy odkryli go na terytorium Indii. On nazywał się karierem indyjskim, ale stwierdzili, że sprowadzą go do Wielkiej Brytanii. Do Anglii określą go karierem angielskim. Wchodzimy tutaj trochę w taki kontekst, że dane gołębie związane są silnie z poszczególnymi państwami i często mogłyby one w szerszym świetle społecznym stanowić wizytówkę tego kraju. Coś, czym ten kraj mógłby też się w ujęciu zwierząt hodowlanych określać na zewnątrz, tak? Przykładem tego jest również gołąb na przykład damasceński, odkryty w krajach Bliskiej Azji, ale siłą rzeczy zawędrował on do Damaszku. I nie bez powodu jest tutaj ujęta tak zwana mewka orientalna, która w tamtym okresie zawędrowała do Niemiec i do dziś jest jedną z najbardziej popularnych ras gołębi ozdobnych hodowanych w Niemczech. Szanowni Państwo, przechodzimy do kontekstu teoretyczno-socjologicznego dyskursu o relacjach międzygatunkowych i tutaj nie bez powodu wskazuję na pewne nazwiska bardzo bliskie mi w moich pracach socjologicznych i badaniach i w kwestii poszczególnych teorii. George Herbert Mead wprowadził do dyskursu socjologii tak zwaną koncepcję symbolicznego interakcjonizmu. Ona jeszcze lepiej została rozwinięta przez jego ucznia Herberta Blumera i symboliczny interakcjonizm w ujęciu relacji międzygatunkowych opiera się na pewnym rodzaju komunikacji, na budowaniu znaczeń, nadawanie kodów kulturowych, w tym przypadku między hodowcami i gołębiami. Jednostka przed podjęciem interakcji z drugim człowiekiem bądź ze zwierzęciem wyobraża sobie, jak ta osoba zareaguje na niego, co mu odpowie, tak? Mamy tutaj też koncepcję w ujęciu stricte ludzi tak zwanej odzwierciedlonej jaźni, czyli budowanie swojego wizerunku na podstawie tego, jak mój kolega mnie ceni. To wpływa na budowanie mojego, powiedzmy, wewnętrznego prestiżu, budowanie mojej tożsamości. Dlatego jest tu też ujęta koncepcja istotnych innych. Są to takie osoby, które są dla nas subiektywnymi, istotnymi partnerami interakcji, naszymi mentorami, osobami, z którymi możemy dzielić się doświadczeniami, u których szukamy przynależności, potwierdzenia naszych umiejętności, a także bliskiego wsparcia. Ja w swojej pracy takich istotnych innych będę określał jako doświadczonych hodowców, nieco później o tym opowiem. Tamotsu Shibutani był autorem teorii społecznych światów. Społeczny świat charakteryzuje się tym, że jego uczestnicy wymieniają między sobą poszczególne komunikaty i stosują specyficzny, znany dla nich język. Ramy tego społecznego świata nie są ustrukturyzowane. Można je przekroczyć, aczkolwiek członkowie tego świata podejmują pewne działania i każdy z nich ma przydzielone jakieś obowiązki, na przykład poprzez pełnienie ról w związkach hodowców gołębi ozdobnych czy pocztowych. I ostatnią teorią, jaka zostanie tutaj w ujęciu moich badań poruszona, jest to teoria socjalizacji Piotra Szczątki. Ja będę się opierał na socjalizacji pierwotnej, która charakteryzuje się tym, że pewne modele, mechanizmy, wartości, światopoglądy są przekazywane danym jednostkom poprzez ich rodziców bądź wychowawców, powiedzmy w tym początkowym okresie wychowania. Mamy tą funkcję wychowawczo-socjalizacyjną, przygotowującą ich do funkcjonowania w szerszym gronie społeczeństwa. Tak? Mówimy o uspołecznianiu jednostki i socjalizacji wtórnej, na której się zatrzyma, która dokonuje się wtedy, kiedy dana jednostka ma już okazję wchodzić w interakcje z innymi osobami spoza środowiska rodzinnego, na przykład w szkole, na przykład na studiach. Ta
to ta socjalizacja wtórna ma charakter przede wszystkim permanentny, bo ona dokonuje się cały czas, kiedy my na przykład poznajemy, tak jak tutaj dzisiaj ja mam przyjemność poznawać Państwa, poznawać Słubice, Frankfurt nad Odrą, przyswajać nowe normy i wzory kulturowe. Jeśli chodzi o pozycje książkowe, to Krzysztof Konecki, autor książki Ludzie i zwierzęta, interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, w swojej książce również zwracał już uwagę w ujęciu zwierząt hodowlanych, psów, także kotów, na ich kulturowo-religijne, historyczne aspekty, podejście, interakcje między ich właścicielami a tymi zwierzętami, sposób ich budowania, także rozkładania tego w czasie oraz aren, na których prezentują się ci właściciele tych psów i kotów. W ujęciu hodowców tymi arenami będą na przykład wystawy bądź targowiska. I książka, która bardzo duży wpływ miała na podjęcie przeze mnie tego tematu, to książka autorstwa Colina Jerome'a z Nowego Jorku, The Global Pigeon. I Colin opisuje tam aspekty funkcjonowania ludzi i gołębi, zarówno ludzi i gołębi miejskich, gołębi hodowlanych, ale także nawiązuje do pewnych kwestii tożsamościowych w Berlinie, gdzie hodowcy z Turcji, przybywając na migrację zarobkową do Berlina, przywożą ze sobą tureckie rasy gołębi i oni w rozmowach z Colinem potwierdzają, że te gołębie wpływają na to, że poczucie ich tożsamości kulturowej cały czas się umacnia i gołębie nawet stają się zasobem, który łączy ich z hodowcami niemieckimi w ujęciu rozmów na targowiskach, wymiany tych gołębi czy doświadczeń, tak? I teraz już przejdziemy, choć mam nadzieję, że tak, badania empiryczne. Przejdziemy do wspomnianej przeze mnie klasyfikacji gatunkowej gołębi. Kiedy ja rozpoczynam pierwsze zajęcia z moimi studentami, z moimi słuchaczami i rozmawiamy, przedstawiamy się sobą i każdy mówi, co go interesuje. Ja wówczas mówię, że interesują mnie relacje między ludźmi a gołębiami hodowlanymi. To wszyscy ci studenci robią takie oczy i pytają, jak to hodowlane? Bo myślą, że występują tylko gołębie miejskie, które towarzyszą nam w codziennych na przykład interakcjach w przestrzeni miejskiej. Ta klasyfikacja oczywiście jest szersza, ale na początku są właśnie ci, którzy są mocno zaangażowani w nasze losy często w mieście, czyli gołębie miejskie, które mogą stanowić też pewien zasób ułatwienia funkcjonowania poszczególnych ludzi w przestrzeni miejskiej, czego dowodem na przykład mogą być liczne fotografie, liczne obrazki, z którymi my się spotykamy na co dzień, dokarmianie tych gołębi, skracanie dystansu, budowanie pewnych relacji. W Szczecinie, pamiętam, na jednym z przystanków starsza kobieta zawsze o godzinie 7:50 od poniedziałku do piątku karmiła gołębi. Poszedłem kiedyś zainteresowany do nich, zapytał się, dlaczego pani to robi? Bo to utrzymuje mnie przy życiu. Jestem osamotniona, nie mam z kim porozmawiać, wiem, że te gołębie zawsze będą, więc nawiązuję z nimi kontakt. To jest zdjęcie akurat z Amsterdamu i te obrazki już w szerszym gronie społeczeństwa ludzi nie dziwią. W Polsce też one są na przykład spotykane w Krakowie, w Warszawie, w Szczecinie, że szczególnie turyści, którzy przybywają do miast, starają się karmić te gołębie, bo wiedzą, że właśnie w ujęciu symbolicznego interakcjonizmu gestem przywołującym te gołębie miejskie będą na przykład ziarna bądź kawałek chleba. Ja mam taką swoją troszeczkę teorię na ten temat. Załóżmy, że wysiadamy z pociągu w danym mieście. Idziemy ulicami Szczecina. Jeśli jesteśmy bacznymi obserwatorami rzeczywistości społecznej, widzimy tego gołębia, chcemy go ominąć, nie nadepnąć, ten gołąb podfruje, poleci na jakiś budynek, spojrzymy się, co to za budynek, na jakim budynku on wylądował. Sprawdza, katedra. Zamek, pójdę, zobaczę. Go może być też często przewodnikiem miejskim. Może trochę żartobliwie brzmi, ale myślę, że można się też nad tym pochylić. Tak jak na przykład nad tym, że żyjemy w społeczeństwie ponowoczesnym, bo społeczeństwa są coraz bardziej ze sobą powiązane i postępujące procesy globalizacyjne często w ujęciu dużych miast stanowią zagrożenie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale nie dla gołębi. Gołąb potrafi takie pułapki stosowane przez człowieka, wykorzystać do własnych celów i potrzeb, czyli budować tam gniazda, jednocześnie te pułapki uniemożliwiają dostanie się do tych gniazd jakichś drapieżników. I wczoraj z Konradem badaliśmy oczywiście Słubice i Franków. I takie też pułapki na dawnym kinie Piast znaleźliśmy, więc odbyły się już badania terenowe tutaj na tych ziemiach. Dzięki Państwa też uprzejmości, bo mogę tutaj gościć. Następną, jeśli chodzi o dalszą część klasyfikacji, mamy gołębie pocztowe. One mają przede wszystkim charakter sportowy. Tutaj hodowca jednocześnie jest nie tylko mentorem, opiekunem gołębi, ale również trenerem.
Loty gołębi pocztowych charakteryzują dwa sezony. Pierwszy jest skierowany do gołębi dorosłych, odbywa się on już od początku jesieni, za chwilkę startują pierwsze loty. Loty odbywają się na dystansie sprinty do 350 km, dalekodystansowe do 600 km, długo dalekodystansowe powyżej 1000 km i maratony 1500 km i wzwyż. I to, co charakteryzuje hodowców gołębi pocztowych, to to, że oni są zrzeszeni w związkach hodowców gołębi pocztowych. Tych związków jest bardzo dużo. One należą do ogólnego związku krajowego, czyli na przykład niemieckiego i polskiego. I to, co charakteryzuje na przykład hodowców z rejonów ziemi lubuskiej, to to, że prawie wszystkie loty w sezonie odbywają się na ziemiach niemieckich. Gołębie są wywożone po tak zwanym spisie rejestracji przed danym lotem do danego miasta w Niemczech i na drugi dzień są wypuszczane i wracają do swoich gołębników i oczywiście muszą się zmieścić w określonym czasie. To jest zupełnie inna, dynamika, jeśli chodzi o pracę z tymi gołębiami, o sam proces analizy powrotu ich z lotu. Na chwilkę jeszcze wrócimy do pewnego ważnego aspektu historycznego. Podczas II wojny światowej samica gołębia pocztowego o imieniu Winki, pochodząca ze szkockiej hodowli, odegrała kluczową rolę podczas ratunku załogi aliantów brytyjskich, którzy zmuszeni byli do wodowania w 1942 roku na Morzu Północnym. Wówczas brytyjska armia pozyskiwała gołębie pocztowe od najlepszych hodowców z Wielkiej Brytanii i stosowała je przy wymianie wiadomości, a w tym przypadku ci alianci, którzy już wodowali na tym swoim bombowcu, wypuścili tą samicę. Ta samica pokonała 200 km przez Morze Północne, oczywiście prunąc, do swojego hodowcy. Hodowca, jak zauważył, że ona już jest w gębniku, od razu powiadomił armię brytyjską i armia brytyjska wystosowała załogę, która uratowała tych aliantów. Dlatego też ten dom został w 1943 roku odznaczony orderem za odwagę podczas II wojny światowej. Można go oglądać do dzisiaj w jednym z muzeów. Jeśli chodzi jeszcze o hodowlę gołębi pocztowych, to chciałbym Państwu teraz wyświetlić film, jak wygląda w ogóle proces wypuszczania tych gołębi, jeśli chodzi o poszczególne konkursy z danych miejsc, czy to na terenie Polski, czy na terenie Niemiec. Mówimy tutaj często o tej ścianie zachodniej Polski, o współpracy transgranicznej i tak jak mówiłem, wiele tych lotów odbywa się na terenie Niemiec i Polski i tak wygląda na przykład start lotu gołębi pocztowych danego oddziału, na przykład oddziału Słubice, który wypuszczany, gdzie te gołębie wypuszczane są, no powiedzmy tutaj z odległości 300 kilometrów, może nawet 500 czy jeszcze bliżej. Więc obrazek jest nietuzinkowy, obrazek jest też wart takiego trochę refleksyjnego pochylenia się nad tym, jak te gołębie, w jaki sposób, oczywiście wytrenowane, znajdują drogę do tego, by wracać do swoich hodowców. I teraz przechodzimy do ostatniej klasyfikacji, czyli do gołębi ozdobnych. Jest ponad 1000 ras zarejestrowanych zgodnie z odpowiednimi wzorcami gołębi ozdobnych, ale tych ras jest coraz więcej. I to, co charakteryzuje społeczny świat hodowców gołębi ozdobnych, to to, że należą oni również do związków, ale gołębi ozdobnych i drobnego inwentarza. I w roku organizowane są przez dane związki gołębi wystawy regionalne, a także Mistrzostwa Polski, które odbywają się od wielu lat w Kielcach. Tutaj najbliżej nas wystawy odbywają się w Berlinie, wystawy odbywają się również w Gorzowie Wielkopolskim, w Stargardzie, także oczywiście w Poznaniu. I wielka międzynarodowa wystawa Mistrzostwa Europy od lat w Lipsku. Cztery wielkie hale, ponad 40-50 sztuk ptactwa wystawionego. I jednocześnie w umacnianiu pewnych wartości, umacnianiu pewnych kształtowania tożsamości tych hodowców, propagowania ich przez nich ras, wydawany jest kwartalnik gołębi. Ten kwartalnik tutaj jest dla Państwa przygotowany. Konrad go da do obejrzenia, jak wygląda takie oficjalne czasopismo hodowców gołębi, które także, to jest oczywiście polska wersja, w Niemczech też takie czasopismo jest wydawane. Pokrótce tylko przedstawię 9 grup gołębi i pewnych reprezentantów, których wybrałem na tą okoliczność. I tu mamy reprezentanta Niemiec, tak zwany niemiecki wystawowy. Deutsche Schautaube, o pięknej postawie, który jest bardzo preferowany przez polskich hodowców. I polscy hodowcy często te rasy skupują właśnie od hodowców niemieckich, gdzie on został, ten wzorzec, najpiękniej ugruntowany. W grupie drugiej na przykład mamy brodawczaki. Jest to brodawczak polski, rasa wyhodowana w Polsce. Oczywiście te gołębie występują w różnych odmianach,
w różnych także odmianach, jeśli chodzi o kolorystykę. Mamy grupę trzecią, kuraki, i tu nie bez powodu troszeczkę dychotomiczne zestawienie, bo wybrałem modelę angielską, która integruje hodowców w różnych obszarach na świecie, bo jest to gołąb niezwykle popularny zarówno w Niemczech, w Anglii, w Polsce, niestety nieco mniej. Miałem okazję hodować tą rasę. W Stanach Zjednoczonych jest popularny, w Nowej Zelandii, i klub modele angielskie wydaje takie międzynarodowe oficjalne czasopismo. Ale mamy tu również modele niemieckie. W budowaniu relacji między hodowcami a gołębiami, zależny jest też temperament danej rasy gołębi, ukształtowanie jego osobowości, na co hodowcy też zwracają uwagę. Modela niemiecka jest takim bardziej żywiołowym odmianem tych gołębi. W grupie czwartej, na przykład dętej, mamy reprezentanta gałacz pomorski. W grupie piątej barwnej turyński łysek białogoniasty. Turyngię charakteryzuje też to, że mają wiele odmian tak zwanego turyńskiego łyska i z racji naszych badań tutaj terenowo, jakościowych z Konradem znaleźliśmy łyska we Frankfurcie na Dobrym. Myślę, że miejsce Państwu doskonale znane i mamy zaakcentowanego, może nie w takim kolorze, jak wcześniej oglądaliśmy zdjęcie, właśnie turyńskiego łyska z tak zwaną koronką za głową, tak? Coś również unikatowe, jeśli chodzi o preferowane rasy przez hodowców niemieckich. Tu jeśli popatrzymy też w takim kontekście landów, taki gołąb, w zależności jeśli on jest hodowany przez dużą liczbę hodowców z danego landu, może wpływać na umacnianie też tożsamości, wizerunku tego landu i na przykład w społecznym świecie hodowców. Dla przykładu, chcę kupić turyńskie whisky, to wiem, że muszę jechać do Erfurtu, to muszę jechać do Eisenach, do Goty, bo tam jest skupisko najlepszych hodowców tych ras, bo ta rasa się stamtąd wywodzi. W grupie szóstej mamy te turkoty, tu jest turkot niemiecki dwuczuby, też rasa oczywiście pochodząca z Niemiec, również popularnie hodowana przez polskich hodowców. W grupie siódmej mamy pawika. W grupie ósmej mewkę polską, to jest gołąbek wyhodowany, głównie hodowany przez hodowców w Poznaniu, który ma już taką, powiedzmy, wagę i skalę międzynarodową. Nie tak dawno temu znalazł się również w Stanach Zjednoczonych w hodowli Mike'a Tysona, o którym dzisiaj jeszcze będzie mowa w ujęciu socjalizacji. I grupa dziewiąta, tak zwane lotne, reprezentantem jest tutaj srebrniak polski. W socjologii często mówiliśmy o klasach i warstwach społecznych. I jeśli podjęlibyśmy się badań, tu, jakie klasy społeczne, reprezentanci których klas społecznych hodują na przykład gołębie, no to te gołębie są zarezerwowane w takim ujęciu stricte wystawowym dla ludzi z wysokiej klasy społecznej, bo taka jedna sztuka potrafi kosztować 12 tysięcy złotych na przykład. A zdarzały się ceny na wystawach jeszcze bardziej rekordowe i często hodowcy ci z najwyższych, którzy mają te ptaki z najwyższej, powiedzmy, półki, wymieniają te ptaki po prostu pomiędzy sobą. Jak mówiliśmy o kontekście wystaw, które mają przede wszystkim charakter integrujący tych hodowców, widzimy kartę oceny gołębia, na co sędziowie zwracają uwagę. To jest dawna karta klasyfikacyjna, gdzie każdy gołąb w danej rasie na starcie miał 100 punktów, ale od tych punktów zostały odejmowane, były tak zwane punkty ujemne. A tutaj mamy współczesną, już aktualną kartę, gdzie także jest, jak widzimy, z jednej strony opis w języku polskim i opis w języku niemieckim i oczywiście klasyfikacja. I w takich konkursach piękności, tak to możemy określić, odbywa się ich dosyć dużo, bo gołębie są oceniane i pod względem rasy, i pod względem tak zwanych konkursów drużynowych. I przechodzimy, Szanowni Państwo, teraz do tych aspektów społecznego świata hodowców gołębi. To, co charakteryzuje te społeczne światy hodowców gołębi, świetnie przedstawiła w swojej pracy magisterskiej Karolina Słowińska w 2010 roku. Cała praca została przedrukowana w przeglądzie socjologii jakościowej Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych. Własny unikatowy system komunikacji, specyficzny język. Jak rozmawiamy z hodowcą gołębi, to on będzie stosował takie określone komunikaty w danym dyskursie językowym. Czyli dla przykładu, oblatałem gołębi. No i powiem, o co tu chodzi. Oblatać gołębia to znaczy, że jeśli go wypuścimy z gołębnika, on obejrzy teren, pofrunie i wróci do gołębnika, a już będzie z nim dalej mieszkał. Jeśli hodowcy oczywiście te gołębie wypuszczają, bo niektórzy je trzymają w takim systemie, że one z gołębników wylatują pod takie woliery. Też jeśli chodzi o ten unikatowy system komunikacji, to też nazywanie kolokwialnie pewnych ras gołębi. Czyli na przykład mamy taką rasę jak białogłówka gumbińska, która wywodzi się z Niemiec. I Polacy mówią Weisskopf, białogłowy.
bardzo często. Ile masz tych bajskopów w swojej hodowli? No 20. A ja ostatnio bajskopy sprowadziłem skąd, tak? Jego ramy społecznego świata hodowców gołębi tworzy, tak jak mówiłem na początku, zobowiązanie uczestników do zaangażowania się w określone działania. Jeśli popatrzymy na Związek Hodowców Gołębi Ozdobnych czy Pocztowych, główny polski, niemiecki czy okręgowe, czy pod względem landu, oczywiście jest pełna struktura. Jest wybierany zarząd jednostki, jest komisja rewizyjna, są również członkowie zarządu i nie bez powodu za chwilkę wyświetlę slajd z tym związany. I tak jak jeszcze mówiłem w ujęciu Shibutaniego, granice społecznego świata nie są wyznaczone przez terytorium. Czyli jeśli ja należę do Stargardzkiego Związku Hodowców Gołębi, to nie ogranicza mnie to, że ja mogę na przykład należeć do jakiegoś niemieckiego, tak, na przykład do berlińskiego, do Frankfurtu nad Odrą, że ja mogę tu przyjeżdżać i komunikować się z hodowcami. Ramy społecznych światów są otwarte po to, żeby integrować społeczności w ujęciu, w tym przypadku międzykulturowym. Żebyśmy przechodzili, żeby te gołębie umożliwiały nam przejście z wielokulturowości do międzykulturowości. I w pracy Karoliny Słowińskiej wyszczególniony został tak zwany model w ujęciu stratyfikacji hodowców. Tak? Każdy hodowca ma szansę ruchliwości wziąć udział w tak zwanej z socjologicznego punktu widzenia ruchliwości społecznej, czyli może awansować w ujęciu pionowym, może iść w górę. Nowi hodowcy mogą się stać mistrzami oddziału. Tu mówimy o gołębiach pocztowych. Mogą się stać mistrzami okręgów. Być liderami w związku, gdzie nowe jednostki wchodzące do tego systemu będą się na nim wzorowały, a może nawet od nich kupowały materiał hodowlany. No oczywiście na szczycie są przywódcy danych tych związków okręgowych i główny zarząd hodowców gołębi pocztowych. W ujęciu tutaj takim też podmiotowym, na samym dole mamy tak zwany gołębiarz. Hodowcy nienawidzą, jak się ich nazywa, gołębiarzami. Gołębiarze to są ludzie, którzy nie są zrzeszeniem związka i najczęściej mają taką troszeczkę złą, dewiacyjną otoczkę. Określani są oni jako te osoby, które na przykład łapią innym gołębie, sprzedają, handlują, mają przedmiotowy stosunek prowadzenia hodowli, a nie podmiotowy. I teraz już przejdziemy stricte do moich badań jakościowych, relacji między ludźmi a gołębiami hodowlanymi, czyli właśnie ujęcie symbolicznego interakcjonizmu. Gołębie i ludzie wzajemnie dostosowują do siebie swoje czynności przy pomocy określonych gestów. Tak jak mówiliśmy w ujęciu tych gołębi miejskich, kiedy one widzą ziarno, przylecą z chęcią na rękę. Ale u gołębi hodowlanych już ten proces nieco inaczej wygląda, czego też dowodem są na przykład wypowiedzi moich respondentów. Tu widzimy Daniela, hodowcę, który wraz ze swoją żoną prowadzą hodowlę. Relacje z gołębiami muszą zachodzić z obu stron. To złożony proces. Gołębie wyczuwają ludzi i ich zamiary. Integracja z gołębiami wymaga czasu, dbania o nie. Moje gołębie pozytywnie na mnie reagują, przebywamy ze sobą bardzo długo. Gołębie przyzwyczajają się do swojego hodowcy, ale wyczuwają też, jak inne zwierzęta, na przykład psy czy koty, jego intencje, jego samopoczucie. Rozmawiam często z hodowcami, dla których gołębie stanowią pewnego rodzaju funkcję katartyczną. Wypowiadanie ulgi ludzi do zwierząt, na przykład interakcji wewnętrznej z samym sobą podczas spaceru, daje nam taką poczucie ulgi, że z nas zeszło pewne powietrze nieprzyjemne. I tak też jest z hodowcami, ale hodowcy podkreślają, jeśli masz jakiś problem, jesteś nerwowy, na początku się uspokój, potem wejdź do gołębi, bo twoje gołębie będą się ciebie bały, a nie o to tutaj w tym chodzi. To, co charakteryzuje na przykład hodowlę Daniela i Gosi, to to, że w budowaniu relacji z gołębiami ważne są gesty, pogwizdywanie w melodyjny sposób, ale rozmawianie z nimi jak z drugim człowiekiem. Kiedy ja wchodziłem do nich do gołębników, zaskoczyłem się, że po pierwsze gołębie, które widzą mnie po raz pierwszy, reagują na mnie pozytywnie, a w tle słyszę radio. Pytam się, o co tutaj chodzi? U nas cały dzień gra radio i gołębie przyzwyczają się do różnych głosów. To sprawia, że czują się swobodnie w towarzystwie innych osób i wpływa to też na przykład na lotowanie tych gołębi, kiedy obcy ludzie je łapią, koszują, rzucają do koszy i te gołębie jadą długą trasę. One się wtedy nie boją. Zauważyłem też u nich w hodowli, że gołębie reagują na swoje imiona. I tutaj ten proces w ujęciu temporalnym jest bardzo rozłożony w czasie, bo załóżmy, że kiedy hodowca pielęgnuje młodego gołębia, czasami go też dokarmia, bo jego rodzice nie są w stanie dokarmić z różnych przyczyn tego młodego, gołąb się przyzwyczaja do dotyku, przyzwyczaja się do twarzy tego hodowcy i może reagować na pewne imiona i w ich hodowli znajdują się takie gołębie, co zresztą będzie pokazane na jednym z filmów. Przede wszystkim
Mnie interesuje w tych relacjach, czy one są autoteliczne, czy wychodzące z głębi duszy, z serca, czy instrumentalne, żeby wykorzystywać głębie do jakichś celów zarobkowych. Są tacy hodowcy, którzy oczywiście zarabiają kolosalne pieniądze na głębiach, ale też skłania nas to do podjęcia takiej dyskusji, czy wtedy nie ulega destrukcji pewne podmiotowe traktowanie tych zwierząt. Dotychczas hodowcy, z którymi się spotykam i rozmawiają, wykazują to, że mają podmiotowe podejście do gołębia. I tak jak tutaj na przykład tłumaczy nam Andrzej, gołębie wyczuwają ludzkie zamiary i to, w jaki sposób się do nich podchodzi. Jeśli hodowca jest szczęśliwy, to gołębie, jego gołębie też będą. Andrzej mi opowiadał, że jak wraca do domu, a pracuje w lesie, to pierwsze co, to nie idzie na obiad do domu, do żony, tylko idzie do gołębników. Pewna jest hierarchia też, powiedzmy, wartości, tak? Żona niego jeszcze na to miło reaguje, ale już się ponoć przyzwyczaiła. Istnieje też taki pogląd, który też przytaczają hodowcy gołębi pocztowych, że często jest też tak, że z lotu gołębi jakiś obcy gołąb wejdzie do naszego gołębnika. I załóżmy, hodowca przenocuje go, nakarmi, da mu suplementy, podbuduje go i na drugi dzień bądź za dwa dni, kiedy ten gołąb jest już wypoczęty, wypuszcza go, żeby on wrócił do swojego macierzystego hodowcy. I hodowcy, widząc, że jeśli ten gołąb zatoczy dwa kółka w powietrzu nad gołębnikiem i tak zwanie w dyskursie hodowców zaklepie skrzydłami, to jest oznaka podziękowania i wdzięczności dla hodowcy za to, że dał mu trochę otuchy i wsparcia. To też jeśli chodzi o tę symboliczną komunikację między hodowcami. Teraz Państwu pokażę dwa filmy. Jeden będzie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo popularne jest to, że ludzie... We were really struck by his colors, and we were like, wow, this is the one. Jest dobrze, przepraszam, popatrzyłem tu na monitor. I'm Sarah, and this is Wednesday's story. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest to, że ludzie adoptują gołębi do swoich domów, nie do gołębników. I've had birds grown up. I to jest historia pewnej młodej pary, która adoptowała gołębia pocztowego, który nie może latać w wypadkowi podczas lotu. Tutaj też odbywa się proces relacji międzygatunkowych, tak? Na przykład często, jeśli chodzi o społeczności ludzi i towarzyszące im zwierzęta, słyszymy o tym, że ludzie pokonują setki kilometrów, żeby adoptować psa bądź kota. No jak puszczam ten film moim studentom, to są bardzo zdziwieni, bo jeszcze z czymś takim się nie spotkali. No i zawsze jest zadawanie pytania, ile jest sprzątania po takim domu. Zabawa integracyjna może być jak najbardziej. W Stanach Zjednoczonych jest teraz trochę taki nurt, jeśli chodzi o młode osoby zajmujące się gołębiami. Szczególnie właśnie co cieszy fakt kobiety, które pokazują, jak budować relacje z gołębiami, jak je oswajać, w jaki sposób w ogóle z nimi pracować. No i mamy tą właśnie autoteliczną, typową stronę. Gołębie należą do zwierząt, które uwielbiają się kąpać, na przykład, tak? I grać w szatę. To, na co też tutaj ta pani podkreśla uwagę, na to, co rozmawia ze mną hodowcą, że każdy gołąb jest indywidualny. Niektóre charakteryzują się określonym temperamentem i już też nie boją się zależność od rasy, na przykład, tak? To się zdaje się w gołąbie, który jest bardziej wycofany, tak jak w sumie z ludźmi. A jeśli obserwujemy sobie same te gołębie, zachowania tych gołębi względem innych gołębi, to w interakcjach z innymi gołębiami jesteśmy w stanie lepiej ich odczytać zamiary. To tak jak w liczbie socjologicznym, ludzie w interakcjach z inną, z drugą osobą są w stanie lepiej odczytać nie tylko tego partnera interakcji, ale też samego siebie. I drugi film
będzie troszeczkę krótszy. To jest film z moich badań pochodzących. Cały film jest dostępny na moim kanale, on trwa blisko 30 minut. To właśnie jest Daniel i Gosia. I tutaj jest relacja z tymi gołąbkami. Ten gołąb z lewej strony to jest samiczka, która nazywa się Gosia, tak jak hodowczyni. I właśnie reaguje na swoje imię i wręcz wiele gołębic i hodowli, kiedy tylko czy Daniel, czy Gosia wchodzą do swojego gębnika, od razu do nich przylatują. Ale też u nich wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Dlatego, że gołębie są przyzwyczajone, że o określonych porach dnia ludzie im towarzyszą. I 6 godzina rano Gosia idzie do gębników kamień gołębie. Jak poznawałem ich, na początku byłem umówiony na rozmowę z Danielem i otworzyłem drzwi jego małżonka i mówiła, mąż zaraz przyjdzie, to porozmawiacie. Ja mówię, dobrze. I nagle ta kobieta zaczyna mi mówić o gołębiach. Ja tak na nią patrzę, mówię, to pani się tak zna, nie my razem z mężem hodujemy gołębie. A ja taki w szoku. I co ciekawe, gołębie też w tym przypadku mogą wzmacniać więzi międzyludzkie w rodzinie. I tutaj mamy specyficzny ten styl komunikacji. Pierwszy lot gołębi młodych z Gorzowa Wielkopolskiego i gołębie wracają do gębnika. Te gesty są stosowane po to, żeby one jak najszybciej weszły do gębnika, żeby wioska lasenów zaznaczyła obrączkę, żeby odbił się czas wejścia. To jest ich pierwszy konkurs zwrotu, dlatego one jeszcze nie są do końca tak oswojone z tą sytuacją. A hodowca, nasz badany, cały czas na łączności z innymi hodowcami mówi, u mnie już są, jak u ciebie. I to jest ta Gosia. A jej właścicielka jest środka. To można powiedzieć, że jest poniekąd trochę rytuałem. Ale takie rytuały odbywają się w różnych hodowlach i to też wpływa oczywiście na wyniki danych hodowców. I teraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o wątek socjalizacji, to gołębie i w ogóle ptaki w pracy z ludźmi pojawiły się w takiej książce jak The Life Model of Social Work Practice w 1980 roku. Oczywiście w ujęciu socjologii już zwierzęta w swoich badaniach nad grupami etnicznymi wykorzystywał Emil Durkheim, jeden z pionierów socjologii, ale jeśli chodzi o tą pracę, autorzy zalecali wykorzystywanie ptaków hodowlanych i roślin w pracy socjalnej, na przykład w domach pomocy społecznej. I w województwie wielkopolskim dr Nina Woderska stosuje takie praktyki, gdzie umieszczane są ptaki hodowlane, ale jeszcze nie gołębie, tylko papugi, na przykład w DPS-ach i pomagają one seniorom w odpowiednim funkcjonowaniu. Gołębie też, jeśli chodzi o aspekty zooterapii, wychodzą się z takiej pochodnej jak awiterapia, czyli leczenie ludzi z udziałem ptactwa. I to, ta awiterapia, ugruntowanie ma w Mongolii. W procesie socjalizacji pierwotnej wiele dzieci w mongolskich rodzinach otrzymuje takie dzikie ptaki, orły, drapieżniki do wychowania, socjalizują się z nimi, potem biorą udział w różnych rodzajach konkursach. Niegdyś Martyna Wojciechowska robiła o tym swój program dokumentalny i właśnie przedstawiała historię takiej mongolskiej dziewczyny, dla której ten ptak drapieżny był całym życiem i on z nią bardzo dobrze współpracował. Wracamy jeszcze do książki Colina Jeromaka, The Global Pigeon z 2013 roku. Tu mówiłem już o wzmacnianiu tej tożsamości kulturowej hodowców z krajów Bliskiego Wschodu zamieszkujących na terenie Niemiec, ale też wątek ciekawy, jaki wykształcił się z tej książki, który ja w swoich badaniach zastosowałem, to skąd w ogóle wzięły się te gołębie w waszych hodowlach? Zadaję mi takie pytanie. I w dużej mierze wynikają one z socjalizacji pierwotnej, czyli ktoś w mojej rodzinie już te gołębie hodował. Początkowo hodowałem gołębie z ojcem, uczyłem się przy nim. W pewnym czasie miałem pomysł, aby nieco pozmieniać działania w hodowli. Zaczęło się od wprowadzania nowych ras, zmiany suplementu, większej ilości spędzania czasu z gołębiami. W dużej mierze gołębie są w procesie transmisji pewnych wewnętrznych, uwarunkowanych od rodziny wzorców kulturowych, przekazywane właśnie nowym pokoleniom. I oczywiście w pewnym momencie ten proces transmisji może się zakończyć, bo dana jednostka może nie wykazywać chęci do hodowania tych gołębi, bądź na przykład w początkowym okresie adolescencji
będzie się zajmowała tą hodowlą, a potem pójdzie zupełnie inną stroną. Ale też mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że po jakimś czasie dopiero dziecko się przekonuje do hodowli gołębi. Moja córka 3 razy w tygodniu po szkole uczęszcza na zajęcia sportowe. Lubi to, ale polubiła również gołębi. Obserwowała, jak się nimi zajmuje i kiedyś postanowiła mi w tym towarzyszyć. Mimo, że ma niewiele wolnego czasu, to znajduje go, żeby spędzać czas z gołębiami i pomagać mi w hodowli. Hodowle gołębi często są popularne w rodzinach tak zwanych wielopokoleniowych. My teraz już odchodzimy trochę od mieszkania w rodzinach wielopokoleniowych i skupiamy się na budowaniu rodzin o charakterze egalitarnym. Tak? Podział obowiązków, tak zwanym rozwijaniu się w aspekcie dwóch karier, w rodzinach tak zwanych nuklearnych. Socjalizacja pierwotna jest bardzo popularna w ujęciu hodowców gołębi, ale co z socjalizacją wtórną, o której w ujęciu Piotra Sztompki mówiłem już wcześniej. I tu się odwołam, na chwilkę zawędrujemy na ulicę Nowego Jorku i do takiego zjawiska, które ja nazywam socjalizacją na dachach Nowego Jorku. I wyobraźmy sobie, że idziemy ulicami Brooklyn, dzielnicy Nowego Jorku i widzimy nad naszymi głowami stada latających gołębi. Mnóstwo ich jest, a towarzyszą im ludzie na dachach budynku z kijami, z jakimiś komunikatami rozmawiający między sobą, stojący naprzeciwko siebie. W Nowym Jorku, z racji tego, że nie ma zbyt dużego dostępu do ogródków działkowych, hodowcy budują gołębniki na dachach budynku. U nas już zaczęto pszczoły hodować na dachach budynku. Gołębie raczej, gołębniki już preferowane są bardziej na strychach, ale nie na dachach. A w Stanach Zjednoczonych jest to możliwe i odbywa się to nie tylko na terenie Nowego Jorku, ale nawiązuje na przykład do szkoły chicagowskiej i modelu stref koncentrycznych Ernesta Burgessa. Można tą tendencję przenieść na również wielomilionowe miasta inne, na przykład jak Chicago w Stanach Zjednoczonych. Tak? I teraz załóżmy na to, wyobraźmy sobie, że idzie jakaś młoda kobieta bądź mężczyzna ulicami Nowego Jorku. Nie ma pojęcia o gołębiach, że są jakieś rasy, że są pocztowe, widzi tylko te miejskie. I spojrzy w górę i się zaciekawi, o co tam chodzi. Wejdzie do budynku, wejdzie schodami, pójdzie na strych, wyjrzy przez dziurę w dachu budynku i widzi tego hodowcę. I socjalizacyjną naturą rzeczy i koleją jest to, że wzrasta w Stanach Zjednoczonych tendencja do hodowania gołębi przez właśnie jednostki wieku przedprodukcyjnym, które nie miały styczności do tej pory z gołębiami. Ci młodzi adepci zaczynają się socjalizować z tymi hodowcami. Jak pan hoduje gołębie? Dlaczego? O co tutaj chodzi? Podoba mi się ta rasa. Może mi pomożesz tej hodowli? Powiem ci co i jak. Jest wykazanie tak zwanego zainteresowania. To jest pierwszy stopień do rozwijania swoich kompetencji zarówno zawodowych kwestii hodowania gołębi, ale także interpersonalnych kwestii budowania własnego wizerunku. I jedną z takich postaci jest Mike Tyson. Tyson myślę, że wszystkim Państwu jest znany, wielokrotny mistrz świata w boksie, który od 9 roku życia zaczął hodować gołębie i właśnie on w taki sposób rozpoczął swoją przygodę z tą hodowlą i z hodowcami. Zauważył na dachu budynku sąsiedniego hodowcę seniora, nawiązał z nim sieć komunikacji, rozmowę i zaczął mu pomagać w hodowli, a kiedy otrzymał potwierdzenie swoich umiejętności od swojego mentora, rozpoczął swoją hodowlę. Gołębie stały się zasobem, które przyczyniły się do tego, że Tyson poszedł w boks. I to jest przykra historia, ale prawdziwa opowieść. Kiedy Tyson przebywał w swoim gołębniku, odwiedził go jeden z jego rówieśników. Niestety chwycił gołębia Tysona i zrobił mu krzywdę śmiertelną. Tyson tak nie wytrzymał, że zacisnął pięść, uderzył tego jego mościa z całej siły, złamał mu szczękę w 3 miejscach i nos w 2. Już wiedział, że będzie boks trenował. Czy po wygranych walkach, czy po przegranych, Tyson dosyć często wracał do swoich gołębników właśnie, żeby celebrować bądź odpoczywać ze swoimi gołębiami. Oczywiście brał przy tym jakiś trunek i cygara. Takie miał też zwyczaje. Można? Można. Słynna była taka wypowiedź, kiedy przegrał mistrzostwo i redaktor zadawał mu pytanie, on mówił, nic do mnie nie mów, ja chcę teraz wrócić do moich gołębi. Swego czasu National Geographic bądź Discovery, już tak dokładnie nie pamiętam, nakręciło serial o Tysonie i jego gołębiach, a nawet jest kreskówka zrobiona, która do dziś jest emitowana w Stanach Zjednoczonych, bo Tyson generalnie w swojej hodowli do dziś posiada ponad 500 sztuk gołębi. Ma gołębie ozdobne, ma gołębie pocztowe, ma gołębie również polskie. Niestety nie doszukałem się informacji, jeśli chodzi o gołębie niemieckie, ale postaram się to oczywiście w tej kwestii uzupełnić. I teraz, dlaczego ja postrzegam w swoich badaniach koncepcji hodowców seniorów jako znaczących innych? Pytam Waldemara, czy są młode osoby w Polsce,
i w Niemczech, bo wiem, że Waldemar i jego brat jeżdżą często do Niemiec i mają kontakt z niemieckimi hodowcami. Czy są młode jednostki, które przychodzą z zewnątrz do świata, społecznego świata hodowców gołębi? Jest trochę takich osób, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z hodowlą gołębi, a nikt w ich rodzinach wcześniej tych ptaków nie hodował. Jednak nie jest ich tak dużo, jak było kiedyś. Zauważają i u kogoś gołębie wychodzą, przychodzą i pytają o nie. Kiedy rozpoczynają swoje hodowle, to nadal utrzymują kontakt ze starszym hodowcą, pytają o poradę. Odpowiada Janusz. Przychodzili do mnie młodzi chłopcy, których ciekawiły gołębie. Uczyłem ich zachowań gołębi i suplementacji, a oni z czasem sami z siebie zaczęli mi pomagać przy hodowli. Uczestniczyli również podczas lotów gołębi pocztowych. Widziałem w nich potencjał, bardzo lubiłem z nimi spędzać czas przy gołębiach. Teraz są starsi, mają już swoje hodowle, są gotowi na samodzielne prowadzenie gołębi, ale nadal pozostajemy w kontakcie i przekazujemy sobie wiedzę. I w ujęciu socjalizacji wtórnej, kształtowanie postaw, kreowanie także i wizerunku tych młodych osób i sposobu budowania ich relacji z gołębiami, a także z ludźmi, hodowcy odgrywają rolę znaczących innych, bo są ważnymi partnerami tych interakcji dla tych ludzi, ale też rośnie ich poczucie tożsamości, bo są ci seniorzy nadal dla kogoś ważni. Już zbliżamy się powolutku do końca tej prezentacji. Mówiłem o tym, że pojawi się aspekt współpracy transgranicznej hodowców gołębi w refleksji socjologicznej. Mamy pewne miejsca interakcji i przyjmując za Randallem Collinsem, że ludzie często żyją przeszłymi interakcjami, rozmawiają o tym ze sobą we własnej interpretacji i napędzają się pozytywnie, są nasyceni emocjonalnie, żeby znowu wchodzić w te interakcje. Mam tutaj na myśli miejsca interakcji, czyli targowiska, które odbywają się cyklicznie. Co tydzień w wielu miastach na terenie Niemiec, na terenie Polski, gdzie hodowcy z Polski przyjeżdżają do Niemiec, z Niemiec do Polski, wymieniają się doświadczeniami, kupują materiał hodowlany i wspominają to w moich rozmowach dosyć pozytywnie. Tak samo mamy aspekt wystawy i rozmawiałem ostatnio z hodowcami ze Stargardu Szczecińskiego, ze Stargardu, już nie Szczeciński, którzy utrzymują kontakt z hodowcami z Berlina w kwestii wspólnego organizowania wystaw, wspierania siebie w ujęciu międzynarodowym. Przy tym odbywa się oczywiście wymiana doświadczeń, sprowadzanie gołębi, ale także siła nabywcza, kalkulacja, czyli suplementacja. Rynek niemiecki jest niezwykle mocno rozwinięty pod względem suplementacji odżywek, karmy, leków dla gołębi. To jest ogromna suplementacja, duża skarbnica wiedzy. I osoby, tutaj właśnie wspomniani bracia, obydwaj mają sklepy, jeden w Łodzi, drugi w Opolu, sprowadzają odżywki z niemieckich ziem i z belgijskich. I te odżywki są kupowane najchętniej właśnie przez polskich hodowców, bo mają swoją markę i odgrywają znaczącą rolę w budowaniu też zdrowotności, żywotności tych gołębi w hodowli. Przechodzimy do podsumowania. Powstawanie relacji między ludźmi a gołębiami jest obustronną interakcją złożoną w czasie. Dużo zależy od tego, w jaki sposób skracany jest ten dystans, jakie intencje wykazuje hodowca, jak gołębie będą na niego reagować i czy w ogóle hodowca będzie w stanie czasami okiełznać ten temperament tego gołębia i być na tyle wytrwały w swoich działaniach, żeby nawiązać z nim budowanie relacji. To często też jest tak, jak ludzie adoptują psa po przejściach niestety ze schroniska i ten pies też musi dłużej funkcjonować z tym człowiekiem, żeby się do niego przekonać. Konieczne są właśnie wzajemne oddziaływania ze strony hodowcy. Jest to zaangażowanie, podmiotowy stosunek prowadzenia hodowli. Ze strony zwierząt przede wszystkim zaufanie. Hodowcy mówią, że zwierzęta nie oceniają po wyglądzie, po kompetencjach społecznych, kulturowych, tylko patrzą na człowieka jak przez pryzmat jeszcze niezapisanej księgi. Tak jest na początku i oby tylko to tak się umacniało w ujęciu hodowców. Gołębie stają się zasobem umacniającym więzi społeczne między hodowcami oraz rodzinami hodowców. A więc tutaj oczywiście nawiązujemy do rozmów, do komunikacji między hodowcami w tych społecznych światach, na targowiskach, na wystawach, na giełdach, na rynkach, ale także jeśli chodzi o na przykład tego małżeństwa, które wspólnie hoduje gołębi. Ja wychodzę z założenia, że zrozumienie działań ludzkich i gołębi jest społecznie i kulturowo powiązane ze sobą, na przykład na poziomie mikrostrukturalnym, żebyśmy lepiej czasami zrozumieli, jak pewne makrostruktury funkcjonują, jaką rolę mogą odgrywać zwierzęta w ujęciu kultury danego kraju, jak są postrzegane przez jego mieszkańców, tak jak chociażby przykłady Indii w ujęciu też innych zwierząt czy krajów Ameryki Południowej. W aspekcie transgranicznym gołębie stają się łącznikiem pozbawionym barier integrującym hodowców z różnych krajów, grup czy klas społecznych i zawodowych. Społeczne światy są otwarte w ujęciu międzynarodowym. Nikt tutaj nikogo nie będzie oceniał. Zarówno gołębie mogą hodować
dyrektorzy banków, lekarze czy robotnicy i mogą między sobą umacniać tę swoją relację z racji, że tym łącznikiem stają się właśnie gołębie. Jeszcze na koniec tym podsumowaniu opowiem Państwu pokrótce. Do tej pory ukazała się moja praca na temat zwierząt towarzyszącym osobom starszym w czasie pandemii COVID-19 w czasopiśmie Gerontologia Polska. To był taki pilotażowy mój artykuł, bardziej przeglądowy, dotyczący właśnie relacji ludzi i gołębi. I potem już jak rozpocząłem swoje badania, to w zeszytach naukowych Kolegium Vitalona ukaże się już pod koniec kwietnia artykuł Socjalizacja, relacja i kształtowanie postaw jednostki w ujęciu hodowli gołębi. Jeszcze jedna jest praca przewidziana do monografii Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę jeszcze raz i że mogłem się tutaj z Państwem podzielić też jak na razie tymi pilotażowymi wnioskami i cieszę się, że mogłem też tutaj za troszeczkę poopowiadać Państwu o tych hodowcach w takim ujęciu transgranicznym. I mam nadzieję też pokrótce, że trochę zmieniłem wizerunek tych gołębi tutaj we Frankfurcie i w Słubicach i może już one nie będą aż tak doskwierały, a może ktoś z Państwa zainteresuje się tymi rasami i samą specyfiką w ogóle badań nad hodowcami gołębi, którym teraz mam nadzieję częściej będzie poświęcana w takim szerszym ujęciu społecznym uwaga. Bardzo dziękuję.